Czy dostałbyś się na MIT? To zadanie było z jednym z pytań, które trzeba było odpowiedzieć, jeśli chciałbyś się dostać na MIT w roku 1869. To, co musimy tutaj zrobić, no to sprowadzić to do jak najprostszej postaci. Po pierwsze, trzeba to jakoś uprościć i przez coś skrócić, więc najpierw sobie próbujemy jakoś uporządkować to, co mamy w mianowniku i liczniku. Tutaj widzimy, że mamy x do trzeciej i tu x do szóstej, więc ten x możemy sobie wyciągnąć przed nawias. X do trzeciej wyciągamy tu przed nawias i zostaje nam x do trzeciej dodać a kwadrat y. A dalej mamy x do szóstej minus a do czwartej y kwadrat. No i tutaj widzimy, że tu jest wszystko podniesione do kwadratu, więc możemy tutaj skorzystać ze wzoru stosownego mnożenia na różnicę kwadratów. X do trzeciej, podniesione do kwadratu będzie x do szóstej, więc x do trzeciej. No i tutaj wszystko trzeba sobie spierwiastkować, więc będziemy mieli a kwadrat i po prostu y. No i drugi wyraz, dokładnie taki sam, tylko że z plusikiem. To jest dokładnie tym samym co to, więc możemy po prostu to skrócić i zostaje nam pięknie x do trzeciej przez y do trzeciej minus a kwadrat y. Kiedyś takie zadania były, żeby dostać się na najlepszą uczelnię, a teraz zrobi je praktycznie każdy, kto podchodzi do matury podstawowej.